Vice City is 24 karat gold these days. We send someone down and cut ourselves a nice slice. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Hubert i wskakujemy do kabrioleta, żeby zacząć kolejny odcinek z gry Grand Theft Auto Vice City. No nic, czas się udać do Diaza po kolejną misję. Ostatnio chyba wydaje mi się, że robiliśmy właśnie dla niego jedną z misji. To już troszeczkę mi wywietrzało to, bo to było już tydzień temu jednak. Ale tak, chyba robiliśmy, bo pamiętam, że jechałem tam do niego. Tyle w sumie na razie mi wystarczy amunicji. Tak jeszcze tak kątem oka spojrzałem, że myślałem, że mam mniej amunicji, ale to wystarczy. I tak na razie są takie misje, które nie wymagają dużej ilości strzelania. A no tak, pamiętam, robiliśmy misję u Diaza, była związana z tym, że tam poszukiwaliśmy jednego gościa i teraz będziemy zrobimy im nalot na chatę. To trochę sobie postrzelamy. What kind of incompetent fool are you? Fool! 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 Tommy! What, Ricardo? These idiots, they're always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? These pricks have failed me miserably. Soon any mom and pop will think they could sell Gallo in Vice City. What next, huh? The stinking mafia? That gang place is a fortress at ground level. So Quentin here, Quentin, Quentin! He'll fly you over the area. Eradicate them! What do you think you're doing? What are you doing here? Hey, I've been asking around. It's obvious that Diaz jumped the deal and iced my brother. And he'll kill you too. I can take Diaz. No, listen to me. I'll handle Diaz. He's beginning to trust me. O ja, to jest ta... To nie jest jednak ta misja, ale... What's been puzzling me? What's with Quentin? I don't know, I always kind of liked it. Quentin Vance. Vance? Your name's Lance Vance? Hey, I got enough of that at school. Lance Vance, poor bastard. Where the hell are we headed anyway? Prawn Island. Nie, to jednak tam lecimy. Do tych topków. Do tych typków chyba, nie wiem. Ja już się zgubiłem sam nawet. No, do nich lecimy. A, bo to jest to, że tam trzeba będzie w nich napieprzać, a później trzeba będzie zejść dopiero. Te trzy domy. Kurde, na tej czułości dużo nie zdziałam. Jedyne co, to zostaje mi ten efekt zaskoczenia, że ciut wcześniej zacznę strzelać, niż oni zareagują. God damn it. Tu jest typek. Take them out!
dzieciaki mają krugery. Dobra. Też mam krugera, ale... Serio? No już dupa nie ma tej. Dobra, Lens po mnie wrócił. Byliśmy misję. Oj, Alvarez wrócił. Jedziemy najpierw do Alvareza. Może on będzie miał jakieś ciekawe misje. Oj, jeszcze Cortez. Kogo by to wybrać najpierw? No nie, wybierzemy Corteza ze względu na to, że on ma fajną córkę. To jest... co? Maczeta? Nie pamiętam, żeby tu była maczeta kiedykolwiek. Nie wiem, dobra. Kurde, niedawno grałem w GTA 5, już zapominam, że to nie jest GTA 5, tylko to jest GTA Vice City. Całkowicie inne sterowanie. Trzeba by było w końcu sobie jakiś dom kupić, mi się wydaje. To Corteza. Yes, was pleased and would like to meet you again. Is that a good thing? Of course, although I'm starting to think that Diaz was responsible for our unfortunate loss. What makes you say that? One does not wave accusations at a man like Diaz. I'm merely thinking out loud. No matter. I have a proposal that you could profit from. I don't have time to run more errands, Cortez. I would have thought a man with such dangerous dates would be hungry for opportunities. Please, Tommy, at least hear me out. Go on. I have a buyer for a piece of military hardware that is being taken through town. Pick it up for me. And once you get it, I want you to call me immediately. Then... Dobra. Przechwyć sprzęt wojskowy przewożony przez miasto. Pytanie, gdzie to jedzie? Jestem tutaj, a muszę być tam. Ni w kij, ni w oko. Pytanie, czy on jedzie teraz... Nie, on jedzie po drugiej stronie miasta. To lecimy tutaj.
Ten czołg tam mi pasuje idealnie. Kurde! Ty, ale wpakowali się we mnie wszyscy! What the fuck? To było mocne! Nie miałem ani chwili na zastanowienie. O ja, to trzeba jakieś inaczej podejść do tej misji. W sumie postawiłbym na opcję taką, żebym, no, w dawnych czasach bym po prostu wpisał kod na czołgi i bym miał spokój, bo bym miał tego. Zaraz broń tego. Zniszczyłbym ich, a tak to... Muszę się ustawić po prostu z Krugerem na dal, przybliżyć i jakoś tak pestkami strzelać, no bo nie widzę innego sposobu. Najgorsze będzie to, jak zacznie strzelać czołg. Bo pod czołg nie mogę podjechać. Bo zaraz wybuchnę. Jakbym pamiętał, gdzie leży snajperka, by nie było tego problemu. Dobra. Nie, muszę zmniejszyć tą czułość, bo mnie męczy normalnie. Bum będzie. Ja pierdykam. No ja pierdykam. Teraz jest za słabo. Aj. No. Kurde, to było dobre. To było dobre. To jest dobry pomysł. To było dobre, to było bardzo blisko, ale coś nie wyszło mi tam z tym jednym, jak do nich strzelałem. Kurde, ciężka misja jest, naprawdę. Dobra, tam, gdzie policja? JP. To dobrze, bo żebym sobie odnowił armor. Pod tą misją.
Tak, w sumie kiedyś nie było takich myszek z taką ilością DPI, dlatego wydawało się, że to kiedyś to jest dobra czułość, a teraz to jest za duża czułość na tą grę. Ja nie będę się... Kurde, no. Ale nie, to ta ucieczka była dobra. I tak poczekać, aż oni będą się wychylać. Z racji, że mam więcej teraz HP, armora, to można teraz wykombinować coś więcej. Misji. Było w misji tam na tym dachu. Dobra. Kurde. Aha. No to jeszcze nieźle to zrobiłem. Jeden HP zostawiłem. No nie! Gdzieś tu była jakaś... jakieś serce? Ja tam. O, Lender. O ja. Jestem na pierdnięcie, jak mnie trafią, to jest dupa. A tu jeszcze policja jedzie. Gdybym znalazł jakieś auto. Dobra. Dziś tu jest wudu. Dobra, jest wudu. I rura pod szpital jakiś. Ajajajajaj. Czekajcie. Gdzie to jest? Tutaj. Dobra. No nie, FBI! Nie, to jest ta. Ej, mogę w sumie ten wjechać. O. Dobra, ci już mnie nie znajdą. Ale teraz ja pierdzielę, tu jest gdzieś armor. Ale pojechana akcja.
Tu jest chyba armor, mi się wydaje. Z tego co pamiętam. Dupa, nie ma tu armora. To muszę uważać, bo... Cholera. No dobra, to rura, muszę tam przejechać pełną parą. Ci cały czas po mnie biegną. Tu jest szpital. I tu już odpada. Tu jest ten. Tu jest na pewno armor gdzieś z tyłu, wiem, bo pamiętam, że tutaj jeździłem. Ja pierdzielę, takie robienie misji tak na zapas. Kurde, muszę jechać do pierwszego miasta. Bo to se, po armor. Ej, tu nawet typek jest wojskowy. Tu. Zawsze Kruger się przyda. What? Nie wierzę. Fura mi znikła. Ja pierdzielę. Dobra, to biegniemy po tego FBI. Dobra, oddychnij. No i biegniemy. Ja pierdzielę. Bo tylko po ulicy jeżdżą normalne auta, policyjne i te. Jedynie mi zostają miejsca spawnów tych pojazdów, które na pamięć pamiętam jeszcze, które gdzieś zawsze będą. Tak właśnie o ten FBI cheatach. Chcę spróbować teraz podjechać pod ten? Próbuję teraz podjechać pod szpital. Może nie będą stali tam. Kurde, dobra, stoją. Jedziemy tu. O, jest serce! Jest serce, jest, 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 jest. Dobra, mam 100 HP. Teraz mogę dalej walczyć. No, cholera jasna. Jakby ich tak zrobić. Tutaj. Tutaj jest chyba wejście na ten, na tą lodziarnię całą. Chyba. Nie, myliłem się. Dobra. Przejść po nich. Dobra. Jest czołg w końcu. What? Nie pamiętam czegoś takiego, że wybuch.
Ej, guys, ja się w takie coś nie bawiłem. Ja pierdziele, udało się. Ale jeszcze tak, ale tak długo tej misji nie robiłem. Ups. Ja pierdykam. Dobra, trzeba wziąć tego FBI. Ja pierdycie. Ja nie, no nie wierzę, że to tyle czasu trwało. To były schody. Się wydaje. Może one się później pojawiły? Chyba pojawiły się w jednej z misji. Dobra. Trzeba podjechać pod szpital. Szpital tu jest. Muszę wjechać pod szpital, pod kamizelkę i po broń. No wybaczcie mi, że tak ta misja tak długo trwała, no ale musiałem naprawdę pogonić za tymi rzeczami. Wow. Albym się wkurzył, jakbym teraz padł do wody, albo coś sobie zrobił, żebym zginął. I kamizelka. I później i w następnym odcinku do Alvareza. Kurde, serio? Dlaczego to musiała policja akurat widzieć? Oho! Yeah. Kurde, no, ale ten szaleje. Dobra, ale najważniejsze, że skok zaliczony, jeden. Coś tam nie będę się na tym skupiać, bo ja chcę tutaj w tych seriach z GTA skupić się tylko na wątku głównym, na przypomnieniu wam wszystkich misji, jak się je robiło i pokazać mój własny sposób, tak jak na przykład teraz, że bieganie i paniczne szukanie apteczki, żeby się móc uleczyć, żeby móc dalej walczyć.
Dobra. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie fanpage, zostawiajcie łapki pod filmikami. Na dzisiaj to wszystko. Widzimy się w kolejnym odcinku z gry Grand Theft Auto Vice City. Do zobaczenia, trzymajcie się, na razie i cześć!